Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adex, witam was w kolejnym filmie z serwera Easy Life. IP oczywiście macie w opisie, zapraszamy serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj tak bardziej z eventu będziemy sobie robić event nowy na Easy Life, bo jeszcze chyba bodajże takiego eventu nie było, jak wiecie, tam za mną, za moimi plecami budowniczy i moderatorowie coś tam sobie ogarniają. Zaraz wam pokażę, o co konkretnie chodzi. Mam nadzieję, że żadnych lagów nie było, bo dawno żeśmy takiego eventu nie robili, a graczy jest dosyć sporo, jak widzicie po samej tabeli. Mianowicie ten budynek, który widzicie za mną, tak średnio mi się szczerze mówiąc podoba, nie wiem, może wam się bardziej podoba czy coś, ale generalnie będziemy go dzisiaj niszczyć. A po co go niszczyć właściwie? World Editem, wiecie co, czekajcie, ja sobie tylko wiatrek wyłączę, pewnie teraz będzie lepiej słychać. Po co go niszczyć World Editem, jak można sobie po prostu zrobić event? W tym bloku są poukrywane, w tym bloku mieszkalnym są poukrywane na piętrach różne cenne materiały, takie jak bloki diamentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i zaraz sobie zrobimy taki event, że tepniemy sobie tu wszystkich graczy, znaczy każdy, kto będzie chciał, to się tepnie. I będziemy sobie rozwalać ten wieżowiec, zobaczymy, kto go najbardziej rozwali. Mam nadzieję, że sobie go rozwalimy tak na maksa już. Mam nadzieję, bo generalnie wezmę sobie na GM3, wejdę na chwilę, bo generalnie to w środku są te bloki poukrywane, jak widzicie. I mam nadzieję, że gracze też będą ściany budynku rozwalać, a nie tylko środek, bo mam nadzieję, że go rozwalą tak doszczętnie. Taki jest plan, ale nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Także słuchajcie, dobra, zrobimy sobie na razie GM1. Wyjdę z fałki, wyjdę na chwilę i tutaj w środku zrobimy warpa. Tu zrobimy warpa, tylko zobaczmy sobie, czy tutaj nie, tu nie ma regionu, czyli tu nie będą mogli niszczyć. Dobra, robimy set warp event. Robimy warp event i teraz patrzcie, piszemy ludziom, żebyście się tepali na warp event. Uwaga, BC, zapraszamy na warp event. Zapraszamy na warp event. Zaspamimy trochę na czacie. Wiem, że słychać pewnie klawiatury. Jak widzicie, ludzie się zaczęli tutaj teleportować powoli. Pewnie będą lagi animacji, ale to nie zwracajcie na to uwagi. Mam nadzieję, że nie będzie serwer lagował przez to, że tyle graczy będzie w jednym miejscu. No lag może być przy teleportacji. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie. No ale jak widzicie, już się tutaj serwer cały zbiera. Powiedziałem wcześniej, żeby sobie kill-offy przyszykowali, słuchajcie, i już teraz piszemy, na czym będzie event polegał. Zasady eventu: niszczymy cały blok mieszkalny pod nami. Żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, niszczymy cały blok mieszkalny pod nami. Przywitajcie się z ty. Ethery, nowa platforma. No, nowa platforma, proszę państwa. Ethery, YouTube. Nie wiem. YouTube. No nie mam żadnego dobrego skrótu. No nieważne, w każdym razie, słuchajcie, jak widzicie, już się tutaj ludziska pozbierali. Tu jak widzicie, możecie sobie nick przeczytać, jak ktoś jest na evencie teraz. Jak ktoś teraz na evencie jest i bierze udział w evencie, to napiszcie w komentarzu, jak ktoś był, jak się wam podobało. Słuchajcie, ja wam tutaj zaraz zniszczę to i będę was wypuszczał. Także weźmy sobie siekierkę do ręki, zniszczmy sobie to całe, może nie całe, niech podłoga zostanie, dlatego że tu jest warp, ale zniszczymy sobie te ścianki. I uwaga, poszło, poszli wszyscy, niszczymy. Dobra, poszli wszyscy, ja sobie może fałkę odpalę, zobaczcie, jak się tu wpierdzielają, kurde, tazet leci po boku, cały ten niszczy, chyba się nie zorientowała, może ja wejdę w ogóle na GM3, bo tak będzie chyba najlepiej. Jak widzicie, wszyscy się już wkopali do środka tutaj, kurde, kopią, jak widać, wszyscy się rzucili najpierw na te bloki diamentowe. W ogóle śmieszne jest to, że region na tym budynku nazywa się w ogóle, zaraz wam pokażę jak, tylko musimy wejść na GM1. W ogóle tutaj chłopaki zrobili region, który nazywa się Komornik, nie? Także całkiem śmiesznie. No i generalnie to sobie pokopiemy tutaj, znaczy popatrzymy, jak gracze kopią. Jak widać tutaj, kto to jest, Olaf2005 widzę, tu jest, widzę Misiek, kto tu jeszcze jest, widzę, że jest Semi, kto tutaj jeszcze... Kawenecki, dobrze przeczytałem twój nick, chyba tak, Kawenecki, nie wiem, jak źle przeczytałem, to przepraszam. O, nawet Silverfishe są, tylko że one nie pobiją graczy, niestety chłopaki tego nie przewidzieli, bo na regionie jest
jest nieśmiertelność ustawiona, dlatego też no takie miało być utrudnienie niby, ale chłopaki chyba tego nie przewidzieli. Zobaczmy, czy ktoś z zewnątrz też niszczy ten budynek, czy tu jest jakieś uszkodzenie już widoczne. Chyba niestety nie ma żadnego uszkodzenia. Widzę, że się wbili do środka i tak jak korniki w drewno, nie? Zobaczcie, ile dziur tutaj jest, jak się wbili i będą teraz przechodzić od góry do dołu. No i tak jak myślałem, że będą niszczyć budynek w środku najpierw, bo będą zbierać materiały, no ale dobra, no niech sobie zbierają materiały najpierw, mam nadzieję, że potem też poniszczymy sobie. O Boże, ile bikonów, ale tu ktoś przesadził. Ty nie, no ej, ale tak bez przesady, panowie. Ktoś tu chyba z administracji z bikonami przesadził, zostawmy tam parę, ale nie aż tyle, bo to już bez przesady, no chłopaki. Chłopaki, no bez przesady, tam panowie. Tam jeszcze bikony na dole, Boziu święty. A to w sumie bikonów to widzę tak nie zbierają ludzie, nie wiem czemu. No ale to bikony to są chyba trochę kurde zbyt cenne, jak widzicie, także ktoś z bikonami przesadził. Ktoś z bikonami przesadził. No bikonów to się trzeba i tutaj kurde, no ale panowie. Panowie, no ale to ja wam pomogę tu kopać, bo tu ktoś widzę przesadził, faktycznie tu... O, wszyscy zachorowali, a ja nie będę was leczył, teraz będę takim chamem adminem. Chorujcie sobie, ja was wcześniej wyleczyłem, to na evencie was nie będę leczył. Taka mała... O, dobra, nieważne, skipper ich wyleczył, takie małe utrudnienie miało być. Ej, ale panowie, to ktoś tak przesadził z tymi diaksami tutaj, że masakra, to miał być taki mini event, a tu widzę, że... Ja wam tu pomogę, kurde, też, o, może nie wiem, no trochę zostawimy tego, nie, bo tu i tak w sumie diamentów to no dobra, tyle starczy, tu o, pyk, jeszcze niech będzie. Ej, no ale ktoś przesadził z blokami diamentów, zdecydowanie ktoś przesadził z blokami diamentów, nie wiem kto to był, ale no przesadził i potem sobie aż zobaczę kto to był, bo... No bo to jest jednak przesada, nie, no miał być mały event, a ktoś pierdolnął tyle diamentów za przeproszeniem, że masakra. Także my sobie teraz zrobimy takiego trolla na graczach i weźmiemy sobie teraz, setniemy te diamenty. Replace diamond block w stone'a sobie zamienimy. Nie no, fajnie, nie? Że 2182 bloki diamentów. Ktoś przesadził z blokami diamentów. Zdecydowanie. Ktoś z budów albo admin. No masakra, to akurat jest przesrane, bo tu było kurde 2000 bloków, no to tak trochę nie bardzo, zamieniłem to w stoł na wszystko, no także ktoś dawał całe piętro. No właśnie potem będę musiał zobaczyć kto to, bo tak trochę no przypałowo, nie, i kurde no nie bardzo, no ale w sumie niszczą ten budynek od zewnątrz, czy nie niszczą tego budynku od zewnątrz, nie wiem, bo się wszyscy wkupali do tego, no piszę im może... Niszczcie też budynek z zewnątrz. Zobaczymy sobie jak tutaj wszystko wygląda. W ogóle ile tu osób też zostało. Zaraz sobie wejdziemy na dół jeszcze. Tu jeszcze zostały bloki diaksów niektóre. No ale to już może zostać. Zobaczymy tam na dole. Kurde, wpieprzyłem się w jakieś pajęczyny. Tu nikogo nie ma. Co tak ludzie poszli już na sam dół? Gdzieś ci, a? Tu też nie, tu ktoś był, tu jest Kawęcki cały czas jest. No i na dole nie wiem gdzie są, bo nie ma ich, nie widzę. Niby tu ludzi jest sporo, ale nie widzę nikogo tak naprawdę. GM3, zobaczmy, nie no na górze są ludzie, ale nie wiem, może ktoś... Czy ktoś niszczy ten budynek od zewnątrz? W ogóle czy tutaj działa ten... Tutaj działa, no, TNT zobaczymy, wątpię, że działa, pewnie jest flaga na to, żeby nie działała, ale zobaczymy, bo jak działa, to im trochę pomożemy, ale wątpię, że się odpali, zaraz zobaczymy, odpali się, czy się nie odpali, chyba się nie odpali, co? No nie, nie odpaliła się, niestety. A jakbyśmy zrobilibyśmy region flag, komornik, TNT, allo? Okej, zobaczmy teraz. Wybuchnie czy nie wybuchnie? O, teraz wybuchło. Dobra, to mamy, słuchajcie, te TNT. Będziemy rozwalać blok też z TNT, także żeby było ciekawiej i fajniej. Także no, słuchajcie, o, pyk.
jakieś tam wybuchy będą, nie? Także zawsze coś lepszego niż... No tam ktoś oberwie zaraz, nie? No w sumie to jest nieśmiertelność, także jakby tak postawić kilka takich TNT i takie na przykład popodpalać teraz wszystkie, zobaczymy co się stanie w sumie, pewnie porozlatują się wszystkie po okolicy, mam nadzieję, że nie wybuchnie nic innego niż ten budynek. Nie, no dobra, no jakieś tam wybuchy tutaj są, widzę, z tego co widzę. Teoretycznie nie słychać w ogóle dźwięków w Minecraftcie, bo mam wyciszone, ale pewnie wstawię jakąś muzyczkę, także słuchajcie, tam nie ma problemu. Tu ktoś chyba, nie wiem, zginął albo coś wyrzucił i zobaczcie, jakaś siekiera, no dobra, trudno, nie? Trudno się mówi, słuchajcie, trudno, no ale cóż, oj, żeby tylko nic tam nie... O, poleciał! Chyba rozwalił coś w ogóle to, czy nie rozwaliło, chyba nie. PC Warp event, nagrywamy, jak ktoś chce być na odcinku. Przepraszam. Dobra, no zobaczmy, poniszczmy sobie jeszcze tego, może tutaj ścianę wywalimy tymi TNT, zobaczmy co się stanie wtedy. W ogóle zawsze się mało bawiłem TNT w Minecraftcie, nie? No tu widzę ktoś, do kogo żeśmy się przebili, Antoniox. Widzę, że Peru16 też jest, gwiazdka Alexa, Antoniox400, co? O, dwóch Antonioxów, czy mi się tu już przed oczami miesza? Chyba mi się miesza przed oczami. Crisis Wolf chyba, tak? Dobrze przeczytałem twój nick, nie wiem, mam nadzieję. Tutaj jest cały czas ten Antoniox. Kto tam jest niżej? Tu widzę, że ktoś sobie tutaj lata, ale to jest lekarz Seba. W ogóle lekarze mają flya? To nie wiem, chyba mają, nie wiem, nie pamiętam. Mam nadzieję, że to nie są cheaty żadne. Urzędnik, kto tutaj jest? Simono06. Kto tutaj jeszcze, kogo my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze na Geoxa. Bodajże... Kurde, zapomniałem, kogo to był budynek? To był budynek... Kogo to był budynek? Nie pamiętam. Kurde, zapomniałem. Boże, zapomniałem niku. To znaczy, wiem, kto to zbudował, ale zapomniałem niku, bo ta osoba, która zbudowała ten budynek, już sporo u nas nie grała i sporo nie była w administracji. Zapomniałem, kurde, niku, no. Nie pamiętam, naprawdę. Zapomniałem, sorry. Przepraszam cię, może to oglądasz, ale... Zapomniałem nick, autentycznie, rzadko tak mam, ale zapomniałem. No ale w każdym bądź razie, no co, bawimy się dalej. Widzę, że ludzie już tutaj lawę porozlewali, kurde. Komisiek tu biega z mieczem, jakiś Kawęcki, cały czas na Kawęckiego trafiam. Tutaj, o, ktoś nowy tutaj widzę przyszedł, już Ultra Vipa ma, kurde. Widzę, że tutaj typowy Polak XD, to pewnie jakiś pan Janusz, Wiktor Wry. To chyba też jakaś nowa mordka na serwerze, bo chyba też nie kojarzę pana, przynajmniej tak mi się wydaje. W ogóle tutaj zrobimy dziurę tym wircie, czy nie? Nie, tu już nie zrobimy dziury, bo tu już nie ma już kuboida. Aha, Infernus, pozdrawiam Miki, która zdradziła Adexa z Rometem. No to nieźle, Romet, to tam, kurde, spodziewaj się czarnego samochodu przed swoim domem. Nie no, żartuję. Nie no, świruję. No, pozdrawiam mojego kolegę Keplas, czyli Maćka. No pozdrawiamy. Też pozdrawiam. Pozdrawiam również. Kto tutaj jest? A to jest Agem, dobra, bo tu jest to tutaj panowie moderatorzy i administratorzy se latają. Właściwie w sumie moderatorzy sami, o, tylko w sumie jeden moderator. Nie, dwóch jest, właśnie skipper jest, tylko że jest widzę na vaniszu, dlatego go nie pokazało i wywalamy sobie te TNT wszystkie. Chyba że nie wiem, czy się nie da rozpalać TNT tym zapalniczką, tak od razu bezpośrednio. No pewnie, że się da, to ja głupi stawiałem te. Także zapalniczka będzie lepsza do rozpalania TNT. Tu widzę, że te silverfishy sobie biegają. Rozwalimy sobie te TNT. No a ja głupi rozwalałem pochodnią czerwoną, no ale to ja taki już kurde zacofany, jeśli o Minecrafty chodzi. Dawno nie grałem. No ale mam nadzieję, że wam się trochę w miarę to podoba. Eventów będzie oczywiście więcej, tylko tak po prostu, no w ogóle można podpalać se, można, tylko że to i tak zaraz pogaśnie, bo to jest stone tylko. Pioruno sobie tutaj widzę chyba awczy, nie, on coś tutaj shulkerboxa otworzył. Jakiś kurde dowód osobisty, chowa jakieś rzeczy, zobaczcie, bo tak prywatnie mu podglądamy, co on tutaj pozbierał. Widzę dużo kwarcu, a w ogóle się ludzie mogą... Wow, ile tam było tych diamentów, masakra. W ogóle się ludzie mogą bardzo tutaj w miarę
w miarę się mogą tutaj wzbogacić, bo tu jest sporo kwarcu naprawdę w tym budynku. Zobaczcie, ile to jest kwarcu. Każde piętro w środku jest z kwarcu zrobione, a ludzie tego nie ten. O Jezu, ile urzędników, zobaczcie, w ogóle policjantów 4, w sumie urzędników ilu jest? 3, 6, 9, chyba 9 albo 10, masakra, Janusze się zebrały, no. Masakra, zobaczcie. Ale ktoś zdecydowanie przesadził z tymi blokami diaksów, bo to miało być niszczenie budynku, a to kurde, ktoś tak po całości poleciał. Zrobimy sobie... Czemu te TNT się nie odpaliło? Masakra. Kurde, zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Ten budynek już tak powoli zaczyna być niszczony, powoli się zaczyna... jakieś tam dziury, tutaj macie dziurę na przykład, tam macie dziurę, kurde, to jakiś tam ogień teraz dodać, nie? I... w ogóle można by było takie fajne te porobić. W ogóle widziałem ostatnio, ktoś napisał, nie pamiętam niku, przepraszam, ale ktoś napisał pod komentarzem, dajmy sobie dzień, ktoś napisał pod komentarzem, żeby dać coś takiego na serwerze jak takie losowe zdarzenia, w sensie, że na przykład, nie wiem, jakiś pożar budynku i załóżmy straż pożarna gasi, albo ktoś tam napisał, że meteoryt uderza gdzieś tam i po prostu jest mnóstwo radiowozów tam i tak dalej, nie? Coś takiego. Właśnie tak myślałem, żeby coś takiego porobić gdzieś w mieście i to mogłoby fajnie nawet wyglądać, no ale to jeszcze zobaczymy, nie? Zobaczymy jeszcze, jak to tam będzie. Dobra, porozpalajmy sobie tych TNT więcej. Może ja w sumie dam odgłos tego Minecrafta trochę, nie wiem, master volume, to nie wiem, to będzie to? To będzie to, tylko dajmy tak, o, tak żeby tylko było ledwo co słychać. Dlaczego jest w ogóle burza, jak ja przed chwilą dałem chyba ten dzień, znaczy dałem słoneczną pogodę, no ale dobra, nieważne. O, teraz słychać chociaż te wybuchy i słyszałem, jak silverfishe poginęły. W ogóle to chyba mniej pięter. Nie, no budynek był taki sam, bo chyba raczej nic z piętrami nie robili, ale tu jest przekopane masakrycznie w tym budynku, zobaczcie na to. Masakracja i w ogóle. Ja bym zrobił teraz coś takiego, że zrobiłbym w ogóle takie przekopanie, tak jak termit, nie? Zrobimy takie coś, że zrobiłbym w ogóle... Słuchajcie tutaj... Dlaczego jest w ogóle burza? O co chodzi? Kto ustawia burzę? Nie ustawiać burzy. Zaraz zobaczę w konsoli i przypał będzie. Dobra, zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie z obsydianu. Z obsydianu, bo obsydian nie wybucha od tego TNT. Tak mniej więcej na środku, tylko że tutaj, kurde, też jest obsydian. I ten obsydian będzie nam przeszkadzał, bo on nie będzie wybuchał. Ale dobra, mniej więcej tutaj sobie zrobimy. Mniej więcej tutaj sobie zrobimy taki zapalnik, że tak powiem. O, może coś takiego. I teraz zróbmy sobie coś takiego. Czekajcie, dobrze ja to robię, czy nie dobrze ja to robię? Pobudujmy sobie trochę i zobaczymy, czy da radę coś takiego zrobić, żeby one tak pospadały na dół, nie? Mniej więcej, o, tylko że od dołu. Nie no, tu banik leci, mister, nie wiem, mister Diamond chyba ma, mister Diamencik. Nie no, dobra, kika mu damy. Mister Diamencik, nie wywalać mi tego i to ma spadać na dół. O, takie bombardowanie robimy. Czekajcie, jeszcze raz. O, to niech ktoś tam stawia, a ja będę to odpalał. Słuchajcie, o, pyk, 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 masakra. Nigdy się nie bawiłem TNT, w sumie spoko zabawa nawet. Jaka zabawa na serwerze, w ogóle masakra, administracja sobie zabawę znalazła, zobaczcie ile graczy. Co tam się dzieje, patrzcie jak to tam głęboko wybucha. Ty, teraz tutaj robimy takie, o patrzcie, taką podłogę zrobimy i będziemy tą podłogę odpalać teraz. Tylko mam nadzieję, że nikt nie będzie zbierał tego. Nie no, chyba nie, nie no patrzcie, ktoś zbiera to TNT, no to dobra, trudno, nie? Ale masakra, masakracja. Sorry, że czasami nic nie gadam, ale się w sumie skupiam. Ej, panie, idź mnie pan stąd. Patrzcie, jak to tam leci wszystko na dół. Jak to rozwala cały budynek od środka, jaka dziura się zrobiła, jaka wyrwa w ogóle. Patrzcie, na sam dół prawie, nie? Bez kitu, na sam dół się wyrwa zrobiła od tego TNT. I tutaj tylko ludzie jak takie pszczoły albo takie osy w ulu latają, nie? Masakra. Masakracja. Mam nadzieję, że kurde ten odcinek za długi nie będzie, bo on będzie masakrycznie długi w sumie. Kurde, bo już 20 minut nagrywam, zaraz będziemy kończyć, słuchajcie.
Masakra. No ale myślałem, że trochę bardziej go zniszczą, bo tak kurde widzę niechętnie to niszczyli. No ale już tam trudno. Dobra, zrobimy teraz tak, tutaj pyk. I teraz na zewnątrz trochę. Mam nadzieję, że to się tam nigdzie nie zatrzyma. Takie bombardowanie. W ogóle gdzie to leci? Zobaczmy, gdzie to poleciało. Wybucha to w ogóle koło tej ściany? A tu wybucha. A dobra, bo wszystkie powybuchają w jednym miejscu. W sumie nie przemyślałem tego i zrobiły tylko z jednej strony dziurę. Także masakracja. Dobra, słuchajcie, 20 minut minęło w sumie, także tyle chyba z eventu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ktoś przesadził definitywnie z tymi blokami diamentów. Myślałem trochę, że bardziej poniszczymy ten budynek, aczkolwiek i tak został nieźle zniszczony, chociaż ten budynek jest zbyt duży, żeby go tak całego zniszczyć. I w sumie co? Setujemy chyba na zero, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że możemy go na zero setnąć. Tu ustawimy sobie i zobaczymy sobie ile osób jest w budynku, tylko chcę go setnąć tak, żeby nic nie zepsuć. Bo tam jest, czekajcie, tu jest tak jakby róg tego budynku. To tak jakby mniej więcej tutaj byśmy sobie zrobili pyk. Pyk. I teraz lecimy w tą stronę i teraz jak jest tutaj jest kraniec budynku, ale tu w sumie są same drzewa, także jak drzewo zniszczymy, to tam mniejsza o to. No i co? I set zero, nie? Robimy set zero, zrobimy sobie tutaj pyk i zaraz zobaczymy sobie, jak tutaj wszyscy gracze pospadają, o ile tam ktoś jest jeszcze na tych piętrach. Uwaga, setujemy na zero, 3, 2, 1, set zero. Poszło! Cały budynek poszedł. Zobaczcie, ile graczy pospadało. Masakra tam, niektórzy na flyu jeszcze. Masakra. Mam nadzieję, że nikt nie poginął tutaj. No ale jak widać, trochę graczy było. Trochę graczy jednak było. Tutaj w ogóle jakie przejścia tu są w ogóle. Ty! Gdzie to jest przejście? Da fuck! Jakiś różowy tramwaj. Masakra. Tu było wejście jakieś? Da fuck! Ej, masakra! I ja jestem teraz masakrycznie zdziwiony, co się stało właśnie. Czekajcie, zdejmę z fałki. Bo to fuck! Skąd to się tu wzięło? Ej, masakra! Ej, autentycznie się zdziwiłem, skąd to się tu wzięło? Skąd... No czemu nie mogę przejść przez te drzwi? Skąd to się tu wzięło? Masakra. Nie wiem, kto to budował, ale... Ej, fajna ciekawostka, nie? To macie od razu ciekawostkę, bo ja w sumie... Ja nie wiedziałem, że to tutaj jest, nie? To było pod tym budynkiem cały czas tutaj. Patrzcie, było sobie takie wejście, tak z dupy, nie? Zrobione, kurde. Masakra. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taki odcinek dosyć, no, chaotyczny trochę, ale tam mniejsza o to. Zapraszam na serwer easylife.com.pl i oczywiście w opisie. Zapraszam również do rejestracji na forum. No i zapraszam do wspólnego grania. Widzicie, trochę osób jest tutaj ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że jakoś tam w miarę fajnie spędziliście ten czas, bo widzę 25 minut nagrania, także odcinek będzie dosyć długi. No i co? I kurde, ciekawostkę żeśmy niezłą tutaj znaleźli. Jakieś kurde metro, różowe metro pod tym, pod powierzchnią mapy. Także mam nadzieję, że wam się podobało, słuchajcie. Trzymajcie się i oczywiście zostawcie komentarz ze swoim nickiem z Life'a, albo napiszcie, czy wam się podobał taki event, napiszcie, czy byliście. Pozdrawiam również wszystkie osoby, które aktualnie się koło mnie znajdują. No i co? I trzymajcie się, siema i zapraszam jeszcze raz na serwer. Cześć!